Pewnie zastanawiacie się, dlaczego recenzję zaczynam od pokazywania wam koła mojego roweru i mojej szafy. Nie jest to przypadkowa rzecz, gdyż gra, którą zaraz wam zaprezentuję, ma w sobie coś, a raczej nie coś, a coś, w czym jest. Chodzi generalnie o w czym jest zapakowana. I szczerze powiedziawszy, jest to jedna chyba najlepsza rzecz, co możecie dostać od kupując tą grę. Tutaj macie super pudełko. Pudełko jak pudełko, oprawione w miarę. Myślę, że graficy zdali swą robotę należycie. Ale co jest w środku? W środku jest bardzo fajny taki tekst Jacka Komudy, który nas wprowadza generalnie w czasy, w których dzieje się gra. Są tu opisane średniowieczne bronie. Generalnie cały motyw jest oparty, że siedzimy sobie w karczmie, gadamy z jakimś tam szlachcicem, on nam opowiada. Fajnie jest to napisane. No to wiadomo, pudełko z grą. W środku jakaś karta dla gejów. Tutaj instrukcja i co? No i standardowo CD Projekt daje od rejestracji online klucz. No i oczywiście sama płyta. Ale teraz już w końcu zajmijmy się tym, co raczej was bardziej interesuje, czyli gra. Na samym początku irytuje mnie to, że mini gry, które zostały całkowicie niezmienione od ostatniej części, ładuje się w chuj długo. Najbardziej podoba mi się to ładowanie tekstur, żeby te tekstury chociaż były jakieś fajne. No ale dobra. Na początku wita nas przyjemna ścieżka dźwiękowa. Tutaj widzimy motyw z polską husarią. I poza tym nie widzicie nic nowego. No może poza ten oczojebny napis ogniem i mieczem. Myślałem od początku, że jest to gra co całkowicie traktująca o czymś nowym, zawarta tak naprawdę całkowicie nowej oprawie i w ogóle, ale jak się okazało, jest to modyfikacja, co nawet amatorscy moderzy by się takiej podjęli. I tak. Co się zmieniło, to może tak, co się zmieniło, Zmieniło się raczej to, że generalnie są pozmieniane całkowicie nazwy wszystkiego. Począwszy od nazw, kończąc na królach, czy innych tam tych im podwładnych. No i tak samo również jednostki są nowe. No ale nic, no, nic dziwnego, skoro teraz przenosimy się w czasy już bardziej XV-XVI wieku, XVII. No i o co chodzi? To jest niby wschodnia Europa w tamtych czasach i są frakcje cztery. Tutaj mamy Szwecję, tutaj mamy Polskę, tutaj mamy Ukraińców i gdzie oni są? Ha. No właśnie, ta mapa jest trochę pojebana, trudno mi cokolwiek znaleźć na niej. Ale to chyba jest to, tak? Czy nie? No pokaż mi się, do kogo to należy. No, no to mi się nie chce zrobić. Ta gra mnie nie kocha. No to się jeszcze ciemno robi, to już w ogóle fajnie. O, tutaj jest Rosja. A jeszcze bym zapomniał o Hanacie Krymskim, których nie znajdę. Ale tutaj są. No i generalnie polega wszystko to, co wcześniej. Na tym samym się cała rozgrywka opiera. Tak jak w poprzedniej części robimy naszego superherosa i generalnie nic nie zostało zmienione, jeżeli chodzi o dobór twarzy, włosów, brody i tak dalej. Chociaż nie, są nowe włosy, takie jak kozacy chociażby mieli. No i to wszystko, jeśli chodzi o edycję samej postaci. I co mnie niestety dosyć denerwuje. Denerwuje mnie to, że tak jak wcześniej mogliśmy sobie wybrać jakąś klasę, że tak powiem,
i od razu dostawaliśmy wyposażenie, które właśnie odnosiło się do danej klasy, to teraz po prostu jesteśmy skazani na to, co nam dali twórcy, czyli jakaś gejowska sukienka, kalosze, strzelba, która ładuje się 5 godzin i szabla, którą trzeba dosyć często długo wymachiwać, żeby kogoś zabić. Możemy się przyłączyć do każdej z frakcji. Najsilniejsi są akurat Polacy. A nie polecam nikomu przechodzić przez tereny kozaków, gdyż